Witajcie, witajcie. Jeszcze wieczorem szedłem z pieskiem na spacer, więc dlaczego nie powiedzieć czegoś, co może być budujące i jakąś myślą dobrą do przemyślenia na wieczór. 2 Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Czytamy zacytowane słowa samego Boga, że przyszedłem Ci z pomocą w czasie, w stosownym czasie, parafrazując. Zgubiłem gdzieś kartkę z tym wersetem. Ale oto teraz pragniony czas, oto teraz dzień zbawienia. Oto teraz dzień zbawienia. Albo dzisiaj, inne przykłady mówią, dzień zbawienia. No widzisz, w związku z tym chciałem Ci zadać pytanie, ile jeszcze masz czasu? Powiedz mi, ile pozostało Ci życia? Czy czasem myślisz o tym, że mam czas na to wszystko? Może masz 20 lat, może masz 30 lat, 40, 50. No i wciąż myślisz, że masz mnóstwo czasu, że zbawienie zawsze przed tobą, że zawsze je zdążysz złapać, zawsze zdążysz skorzystać ze zbawienia, zawsze skorzystasz z tego, by znaleźć się tam, gdzie pragniesz, że gdy umrzesz, będziesz pewny, że pójdziesz do nieba. Ale właśnie, co Ci daje taką pewność? Zobacz, że Biblia w tym wersecie mówi, że oto teraz dzień zbawienia. A więc teraz, w tym momencie, kiedy kroczysz, Twoje zbawienie jest tuż obok. Teraz dzień zbawienia, w czasie słusznym. Jest tak dlatego, że każdy dzień jest dla nas zagadką. Jest tak dlatego, że w każdym dniu nie wiesz, czy się jutro obudzisz. Każdy dzień może być Twoim ostatnim dniem. Każdy jutro już może nie nastąpić. Każdy jutro może już nie być dla Ciebie tym, czym byś chciał, by było. Czy jesteś pewny tego, gdzie zmierzasz? Czy jesteś pewny, czy ta religia, w której jesteś, uczy Cię dobrze Boga, że rzeczywiście zmierzasz do nieba? Jak możesz obronić, jak możesz powiedzieć, że Twoja wiara jest żywa, że Twój kontakt, Twoje objawienie, Twoje spotkanie z Bogiem było prawdziwe, rzeczywiste, że Chrystus jest tą osobą, którą rzeczywiście Ty sam poznałeś. To jest właśnie, pamiętaj, ważna zasada, że my zawsze widzimy swoje życie w jakiejś perspektywie długiego życia, jakoś, że no na wszystko mamy czas i jutro, to nawet sobie tak możemy na ścianie, na suficie wypisać jutro, ale co jeśli nie nastąpi to jutro? Jeżeli straciłeś kogoś bliskiego, dobrze wiesz, co to znaczy, że dla niektórych już jutro nie nastąpi. Póki mamy tam okazję, póki czytamy słowa biblijne, że oto dziś dzień zbawienia, oto dziś obok Ciebie kroczy Chrystus. Kroczy z Tobą, krok w krok. I może zrobić jeden ten krok w bok do zbawienia. Może zrobić jeden krok do przodu, który pogrąży Cię w śnie śmierci. Nigdy nie wiesz. Oczywiście może być to dla kogoś śmieszne, o czym ja mówię. Ale nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro. Dlatego szukaj już dzisiaj, skorzystaj z tego zbawienia. Szukaj Chrystusa. Jeżeli w to nie wierzysz, jeżeli jest to dla Ciebie jakąś mrzonką, przekonaj się, spróbuj tego, zakosztuj. Pomódl się do Chrystusa, padnij na kolana, wyznaj Mu swoje grzechy. Powiedz, że nie wiesz, jak masz iść, nie wiesz, jak Go masz szukać. Powiedz Mu, żeby Cię nikt nie zwiódł, by Cię sam poprowadził tam, gdzie masz iść. On powiedział, oto dziś dzień zbawienia. Bóg dobrze wie, jak kruche jest nasze życie, jak krucha jest nasza sytuacja. Więc stawia nam nasze zbawienie dzisiaj, kiedy to słyszysz. Dzisiaj, teraz jest ten stosowny czas, by zareagować. Jutro już może być nie być takiej sposobności. Zobacz, nawet już nie chodzi o samą śmierć, ale żyjemy w takim świecie, który jest wykreowany przez szatana i jego demony. One działają w ten sposób, by nas zawiązać w życiu, w coraz to więcej rzeczy, które są poza Bogiem. A więc kariera, pieniądze, no samochód, lepszy dom, lepszy jutro, materialnie, prawda? To ma dzisiaj sens. Dlatego to wszystko, jak wygląda świat dzisiaj, jest spętaniem, można powiedzieć, diabła i demonami. Dlatego, że one kreują nasze życie w ten sposób, byśmy już nie mieli czasu. Na Boga nie ma czasu. Jutro to zrobię, jutro się dowiem, jutro przyjmę Chrystusa. Jutro może już dla Ciebie nie nastąpić.
Jaką masz gwarancję, że to jutro nastąpi? Szatan i jego demony robią wszystko, by to jutro dla ciebie było bardzo odległe. Byś to, co ty myślisz, ile masz czasu, było tak rzeczywiście iluzją. Bo nawet znajdziesz ten czas, dojdziesz do wniosku, że jesteś zaplątany w szereg różnych rzeczy, które pokazał, wystawił ci na stół szatan, byś się nimi zawinął, czasem chcąc robić dobrze, iść w stronę Boga, już nie możesz. Już nie potrafisz, bo jesteś tak zaplątany, że sam z tego nie potrafisz się wyplątać. Nawet czasem Bóg już staje się iluzją, staje się czymś nierealnym, a nasze zbawienie czymś ulotnym, a prawda czymś, co nie jesteś w stanie w ogóle sprecyzować. Tak działa szatan. Nadmiar informacji, nadmiar religii, nadmiar nowych informacji poza Chrystusem. Wszystko to powoduje, że odchodzimy od prawdy, odchodzimy od Jezusa Chrystusa. Dlatego chcę cię na wieczór zachęcić tymi prostymi, krótkimi słowami, byś przeczytał sobie 2 Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Oto teraz dzień zbawienia. Oto teraz słuszny czas. Teraz. Zbawienie, Chrystus jest tuż obok ciebie. Jeden krok w bok. Nasze zbawienie nie jest w przyszłości, ale jest w dniu dzisiejszym. A więc zachęcam cię, proszę cię o to, byś otworzył swoje serce do Chrystusa. Spróbuj, zakosztuj i poproś Go o pomoc, a na pewno się nie rozczarujesz. Życzę wam wiele dobrego, błogosławieństw, jak i łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa.